Jedynie poproszę cię jeszcze na koniec, żeby nagrać zapowiedź. Patrzysz w to oczko i dwa zdania jakieś powiedzieć. No to wiadomo, możesz powiedzieć. Cześć, cześć, tu Mariusz Piekarski. Zapraszam na pokład normalnych. Co się stało, że kontrakt z Czesławem Michniewiczem pewnie przy tym stole nie został przedłużony? Wiesz co, no nie, wiesz, miałem nawet, żeby uściślić, nam się kończyła ta umowa i tak dalej. I ja myślałem, że po prostu Czesiu przedłuży umowę z PZPN-em. Z PZPN-em nawet nie podchodziliśmy do tego, żeby przedłużę i tak dalej. Nie chciałem jakby konfliktu interesu, bo u nas w Polsce mimo wszystko ludzie źle jakby reagują na takie jakby koneksje, jakby można powiedzieć, zawodowe, tak? Kończyła nam się umowa, ale ja nie byłem przekonany, że on przedłuży jednak ze związkiem umowy, że będzie dalej pracował z tą reprezentacją. Dobra, w kontekście skończyło tego, się inaczej, że... Ale to nie jest tak, że skończyła się umowa, bo my jakby jesteśmy przyjaciółmi. U nas może działać gentleman agreement, czyli jak znajdę mu klub, no to zadzwoni do niego, Czesiu, mam dla ciebie klub, takie warunki, czy jesteś zarażony, tak. I lecisz, no. Po prostu lecisz. Współpraca bardziej... może trwać, ale nie to spisana być, na umowie. Tak, ale to może być w ogóle ogólnie jakby taka współpraca też przyjacielska, tak, że to nie chodzi o to, żeby coś zarobić, bo ja na tym nie muszę zarobić, a do Legii, jak go polecałem, też nie zarobiłem. Czyli można powiedzieć, że PZPN Legia ja dostałem... Zero? Zero, dokładnie. To była bardziej taka pomoc przyjacielska i przekonanie do tego, że może coś zrobić właśnie w tych miejscach, tak, czy to w Legii, czy później w reprezentacji, więc można przyjaźń plus to, plus jakby można powiedzieć kompetencje, które miał Czesiu, uważam, że spowodowały to, że można go polecać i on jakby nie zawiódł jako trener. Bo jest pytanie, dlaczego jeszcze nie znalazłeś klubu Czesławowi Michniewiczowi, a ja dopytam, czy uważasz, że gdyby nie wybuchła wojna, to już by pracował w Rosji? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że przed wojną, jak stracił pracę w Legii, to było spore zainteresowanie Czesiem. Myślę, że tak. Myślę, że teraz... Jakich klubów możesz patrzę powiedzieć? Patrzę na to, jakie ruchy są w Rosji i tak dalej, bo też obserwuję tam, kto zostaje dyrektorem, kto ten, to myślę, że na 100% pracował w Rosji. Jak ruski futbol znają? Czy zawód menadżera jest dedykowany mężczyznom tylko i wyłącznie? Nie. Myślę, że nie. Tutaj można powiedzieć, znam parę kobiet, może nie osobiście, ale znam parę kobiet, które prowadzą interesy piłkarzy i myślę, że też są skuteczne. Jak to się mówi, kobietom się nie odmawia często, tak? Więc może i łatwiej im nawet w tym świecie męskim prowadzić rozmowy, więc nie zamykałbym tego biznesu tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Myślę, że ten zawód, jeżeli kobieta jest silna, inteligentna, zna języki i potrafi poruszać się w tym męskim świecie mimo wszystko, bo piłka nożna to jednak dominacja mężczyzn, no to da sobie radę. Pytanie o najlepszego piłkarza, z jakim występowałeś na boisku. Obcokrajowca i Polaka. Jeżeli chodzi o obcokrajowców, to Romario, a jeżeli chodzi o Polaka, grałeś taki mecz towarzyski kiedyś w Brazylii, w Argentynie, po tym meczu właśnie zostałem jakby w Brazylii przez brazylijski klub wykupiony, ale wówczas grał z nami Jurek Dudek. Grał z nami Jurek Dudek i w sumie on chyba był taką karierę z tych piłkarzy, z których grałem. Może dwa tylko spotkania zagraliśmy razem. Więc on chyba zrobił najmniejszą karierę, to chyba był najlepszym piłkarzem, nie? Pamiętałem czasy jeszcze jak Jeronie Białystok i jak później potoczyły się losy moich kolegów, to Marek Citko i Tomek Frankowski. To byli jeszcze piłkarze, którzy naprawdę wybijali się ponad przeciętność. Szkoda, że Marka jakby zatrzymała tę kontuzję, bo myślę, że mógłby zrobić z jego charakterem, z jego psychiką, charakterem, umiejętnościami, mógłby zrobić wielką karierę. Czy masz kasetę VHS z brazylijskiej plaży, dzięki której kupiła cię Bastia? Nie mam. Została ona przekazana chyba do trenera Kasperczaka i na podstawie tej kasety takie były czasy, nie? Takie były czasy, że na podstawie tej kasety zapłacili 2 miliony dolarów za mój transfer Bastia. Tak? Zwrócił mi się chyba tylko, jeśli się nie mylę, tylko o miliona chyba, tak? Legia chyba zapłaciła 800 tysięcy czy milion marek. Jeszcze marki były wtedy chyba, jeśli dobrze pamiętam, więc jakieś tam pieniądze zwróciły, ale kasety nie mam. Kaseta została u trenera Kasperczaka. Nie wiem, czy już nie jest po tym transferze gdzieś tam w śmieciach korsykańskich. Mario prosi nasz widz o anegdotę z basenem. A to właśnie nie wiem. Właśnie szczerze to musiałbyś zapytać Matiego, bo ja kiedyś to słyszałem nawet żona mnie pytała, nie? A ja mówię, sobie nic nie pamiętam z basenem, nie? Bo w Bastii miałem basen i w sumie chyba za 2 razy w życiu się w nim kąpałem. Może nie dzwoń, bo wolałbym na początku ja zadzwonić. Zobaczę, czy Maciej odbierze. No. Nie wiem, czy wszystko zawsze pamiętam, nie? Zobaczę, czy odbierze. No jest.
Słuchaj, lecimy dalej w takim razie. Czekaj, sprawdziłeś? Dzwoni Mati. Okej. Okay. Cześć, Mati. Nie rób na głośno mówiący, no. Bo... Mati. Jesteś na głośniku, bo tu z piekarzem siedzimy. Jesteś na głośniku i pamiętaj, że nagrywamy program, no jakby, wiesz, i tutaj dostałem pytanie o ten basen, no nie? Więc nie wiem, o co chodzi z tym basenem, Mati. Który to basen? Mariusz, nikomu nie powiemy, co wtedy. Dobra. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale zadzwonię do Ciebie po programie, wiesz? O który to basen chodzi? Ile miałem lat wtedy? Z 24? A nie złego, to śmieszne, to tylko w tym takim Twoim a. domu z pomarańczami w Basti, gdzie mi go dało całe miasto u stóp. A, okej, okay, okej, okay, dobra, to coś tam, to zadzwonię. Coś kojarzysz, już coś kojarzysz. Kurze, coś nie pamiętam, wiesz, bo to no, mimo wszystko, wiesz, to 24-5 lat temu, nie, więc nie pamiętam, ale co to było? No to chodzi Mati o tą anegdotę, ale się wpier... To? Nie, no to była puenta, tutaj to Mariusz tak, wiesz, ładnie oczami wyobraźni opowiadał, co się może dziać w tym basenie. A, okej. Okej, sami wyobraźni. Basen był duży, nie? Basen był duży w sumie chyba tak. Jeden z większych w Basti, nie? Dobra. Dzięki, Mati. Dzięki, Darka. Siema. Na razie. Dobra. Ważne pytanie, przynajmniej dla naszych widzów, bo iluś zadało to pytanie w różnej formie, ale dotyczące Macieja Rybusa. Co z Maćkiem? Czy zostaje w Rosji? Czy, nie wiem, do Turcji, do Kazachstanu, może do Polski? Tu muszę odpowiedzieć poważnie, nie? Żeby nie... Nie, no całkiem nie, poważne pytanie. Ludzie się zastanawiają, co dalej z Maćkiem Rybusem. Co, no Maciek widzimy, tak, że nie gra i tak dalej, więc jakby jasna jest sprawa, że trzeba będzie coś zmieniać, nie? Nie wiem, gdzie Maciek jeszcze zmieni, więc jakby nie chciałbym wychodzić za wcześnie przed szereg i mówić o planach, gdzie Maciek wyląduje, tak? Bo jeszcze jest jakby nie czas, żeby to robić. Maciek ma 34 lata, więc będziemy starać się coś zrobić, żeby grał, tak? No bo widać, że tej gry mu brakuje. Często były jakieś tam różne rozmowy i tak dalej na temat tego, jak przeszedł do Spartaka. Natomiast on chce grać w piłkę, tak? Więc niczego nie wykluczamy. Tak? A Polskę? Niczego nie wykluczam. Polskie okay. również i tak dalej, więc zobaczymy. Powiem tak szczerze, że a zobaczymy. Już nie jest niebezpiecznie dla Maćka. Wiesz co, nie wracaj już do tego. Pamięta, tak. Kiedyś tak. Nie wracaj do tego. Nie za mądra to była wypowiedź, nie, ale... Co, nawet nie chodzi o mądra, mi się wydaje, że to bardziej wyrwane jakby z kontekstu, okay. chodziło o co innego, tak? Jakie emocje towarzyszyły Tobie, kiedy pierwszy raz poznałeś na żywo Ramzana Kadyrowa? To bzdury były, właśnie to chodzi. Ja pamiętam, że przy okazji jakby transferu Maćka później pokazywało się bardzo dużo bzdur, nie? Bardzo dużo bzdur. Jedni chcieli zainteresować artykułem. Wiem, jak działają dzisiejsze media i tak dalej. Jedni wrzucili zdjęcie z Kadyrowem, czyli dwie główki oddzielne i tytuł wielki, wszystkie biznesy piekarskiego w Rosji, jakbym ja prowadził jakieś inne biznesy, różne biznesy, oprócz tego, że sprzedawałem piłkarzy, gdzie kluby polskie zarabiały na te miliony, gdzie były płacone podatki i tak dalej, więc mówmy się, w ogóle szkoda prądu, natomiast jakiś inny dziennikarz w ogóle się poszedł już w ogóle po bandzie, mówił, że nawet wizytowałem rezydencję Kadyrowa, nie, ja się złapałem za głowę, nie, no, pamiętam, że to było na Onecie, więc no, dementujemy. Dużo było wzór. Nie, no nie poznałem gościa, nigdy w życiu nawet na oczy nie widziałem. No. Jak poprosiłem naszych widzów o pytania, to wiadomo, były różne, ale jedno się powtarzało najczęściej. Co z pokładem normalnych? Czy się wypełnił? Czy są wolne miejsca? I tak dalej, i tak dalej. Ciągnie się za tobą ten tweet. To myślę, że to naprawdę jest warte uwagi w ogóle i czyli to dalej bym powiedział. Nie wiem, czy to się śmiać z tego, czy płakać, czy dalej naprawdę to ludzi interesuje. Jestem pewnie do zazdrościwości. Zły timing i tak dalej. Jakby to powiedziałem, jak posłuchasz tej dotychczasowej naszej rozmowy, to jestem jakby człowiekiem jakby spełnionym, szczęśliwym. I ja jakby nie chciałem prowokować nigdy sytuacji, że za chwilę będzie wojna i tak dalej. Nawet mi to przez myśl nie przeszło, że może to się wydarzyć i tak dalej. Więc jakby oddalałem to od siebie też, tak? Oddalałem od siebie. Był mecz reprezentacji Polski z Rosją. Myślałem, że polecimy wszyscy z kibicami do
że tej wojny nie będzie, że pojedziemy kibicować naszej reprezentacji i tak dalej. To było w tym kontekście, żeby jakby może nie panikować i tak dalej, i tak dalej. I zły timing, można powiedzieć, że o 4 rano wkroczyły wojska rosyjskie do Ukrainy i zaczął ten tweet latać i tak dalej. I mam wrażenie, jakby, nie wiem, dekret podpisał jakiś, mówię, nie, o wejściu. Nie? Ludzie powariowali, nie? Naprawdę to nie, ja nie miałem na myśli czegoś jakby złego, tylko żeby jakby uspokoić te można powiedzieć, emocje trochę i myślałem o piłce, o tym, żeby tej reprezentacji jakby kibicować, tak? Mam ci powiedzieć szczerze, ja mam te tweety i tak dalej, to ja mam w dupie. Ja mam naprawdę głęboko w dupie. Jeżeli ludzie żyją tweetami, życie prawdziwe to jest tutaj, na zewnątrz, tam za oknem i tak dalej, nie te w sieci. Te w sieci oczywiście może się przenieść też na życie, na taki, można powiedzieć, grunt prywatny i tak dalej. Natomiast ja mam naprawdę to głęboko, taki tweet i tak dalej. No, nie timing, trudno, ale to nie jest coś, co powoduje, że nie wiem, że jesteś złym człowiekiem, gorszym i tak dalej. Po prostu każdy oczywiście sobie to używał i tak dalej. Na drugi dzień przerzucano dalej, komentowano i tak dalej, i tak dalej. No, to było podłe, no, to było podłe, bo każdy wiedział, każdy wie, że nie miałem tego na myśli, żeby nie wiem, naśmiewać się z tego, czy nie traktować tego poważnie, tylko po prostu nie wierzyłem, że do tego może dojść. Dużo, dużo krzywdy jest robione, bo to było tam, wracając do tego, bardzo ciężki okres nawet dla mnie, gdzie mam jakby silną psychę i tak dalej, ale wiadomo, jak człowiek nie jest sam, ma rodzinę i bliskich i tak dalej, to jednak też stara się chronić jakby rodziny. Myślę, że dziennikarze często bez opamiętania idą, można powiedzieć, w złą stronę, nie patrząc na to, że jednak ktoś ma dom i tak dalej. Ale to podejrzewam, że to było pokłosie, krótko mówiąc, mojego życia, tak, dotychczasowego, czyli radosnego człowieka, który robi fajne biznesy, cieszy się życiem i tak dalej, i tak dalej. No. Ja nie skarżyłem się, jakie dostawałem wiadomości i tak dalej, i tak dalej. Nie? Co dostawałeś groźby? Nawet nie chcę mówić i tak dalej. No dużo. Dopóki jakby grozili mi tylko, to nawet nie grozili rodzinie? Właśnie, jak nie grozili rodzinie, to miałem spokój właśnie. Jak grozili mi, to machałem ręką, nie? Jakby, ale dużo wiadomości dostawałem, nie? Z różnych takich dziwnych numerów, internetu i tak dalej, więc nie. Bałeś się? Nie, ja nie. Ja o siebie się w ogóle tak jakby nie boję, nie? Zawsze jakby dla mnie rodzina jest najważniejsza. O siebie nie, no ale o rodzinę. No to rodzinę zawsze, tak. Rodzinę zawsze. Więc było dużo tego, takich wiesz, dziwnych, nieprzyjemnych wiadomości, SMS-ów i tak dalej. Jakieś pretensje, jak ja, wiesz, sprzedawał komponenty do rosyjskich czołgów, a nie piłkarzy. Ludzie powariowali troszeczkę i to właśnie taki kamyczek do grudka dziennikarzy, że w pewnym momencie przegięli pałę, no. Krótko mówiąc, przegięli pałę. Jesteś takim menadżerem, który mocno kojarzony był, jest z rynkiem rosyjskim, bo zrobiłeś po prostu bardzo dużo transferów. Jest takie pytanie, czy prowadzisz w ogóle jeszcze jakieś biznesy z Rosjanami i czy zamierzasz wrócić do business as usual, jeśli wojna się skończy? Niczego dzisiaj nie chcę mówić, bo nie wiem, wiesz, gdzie to zostanie użyte i tak dalej. Natomiast biznesu dzisiaj z Rosją nie jesteś w stanie robić, no bo dzisiaj są sankcje, jest to źle odbierane i tak dalej. Natomiast nie wiem, jak się zakończy wojna, kiedy się zakończy wojna, jakie zostaną podpisane traktaty, kiedy podpisane zostaną papiery pokojowe i tak dalej, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać, jak będzie wyglądać przyszłość. Przecież wszyscy, nie wiem, czy cały świat odetnie Rosji, czy jednak wrócą do biznesu z Rosją, do normalnego życia. Pewnie wcześniej czy później zmieni się prezydent w Rosji, zmienią się może nastroje i tak. Nie wiem, dzisiaj jakby jest jedna wielka niewiadoma. Dzisiaj jest, można powiedzieć, żyjemy w bardzo niespokojnych czasach, bo od razu można powiedzieć, z czasu pandemii wskoczyliśmy do czasów wojennych, tak? Widzimy, jaki jest niepokój na świecie, jak te rynki reagują, patrzymy na migrację i tak dalej, więc dzisiaj jakby wolę na to nawet pytanie odpowiedzieć, bo można powiedzieć, ta przyszłość jest jedną wielką niewiadomą, tak? Jak to wszystko się skończy. Pyta jeden z naszych widzów, co w Twoim życiu jest ważniejsze, pieniądze czy pieniądze? Chociaż akurat do Ciebie to pytanie to słabo chyba pasuje, bo pieniądze w Twoim życiu tak jak łatwo przychodziły, tak łatwo znikały. Dużo wydaje, jak to w tym w sztosie? Ja nie kolekcjonuję pieniędzy, ja żyję. Zarabiam dużo i wydaję dużo. Ja żyję, ja dużo zarabiam i dużo wydaję, tak? No więc coś w tym jest, nie? Po prostu pieniądze nie traktuję to, że to jest mój cel. To jest tylko środek potrzebny do życia, tak? Do dobrego życia, tak? Żeby, nie wiem, polecieć dziś sobie na wakacje z rodziną, żeby od czasu do czasu polecieć sobie, nie wiem, może takim środkiem transportu innym trochę, żeby sobie spędzić w jakimś fajnym hotelu, żeby mieć po prostu na życie, a nie żeby pieniądze były moim celem, że muszę, nie wiem, odłożyć, nie wiem, kilkadziesiąt milionów euro, żeby czuć się dobrze, czuć się silniejszy, pewniejszy i tak dalej. Nie, tego mi nie potrzeba, nie? Ten banan na gębie jest troszeczkę, jak może sobie wylecieć, nie wiem, zimą, patrząc za okno, jaka jest pogoda, pół roku mamy takiej zimy, że czym starszy jestem, tym trudniej się to wytrzymuje. Przyznaję, że jak poleciałem sobie ostatnio do Marbella z rodziną na 9 dni, później miałem też spotkanie ostatnio
Marbella dwudniowe, no to... Nie chciało się wracać. Mówię, no tak zwany jestem na planecie Paradise, nie? No więc i na pewno wcześniej czy później tam jakby będę coraz więcej przebywał, więc jednak ta zima dłuży się u nas. Kraj mamy piękny latem, natomiast ta zima jednak jest długa i ta pogoda jest taka, że jednak nie nastraja optymizmem, więc dobrze od czasu do czasu polecam robić reset, jechać gdzieś, gdzie ludzie się bardzo uśmiechają, gdzie dużo jest słońca. Pytam nasz widz, ile gotówki masz przy sobie? Nie wiem nawet. Trudno powiedzieć, nie? No, zobaczę, po co stałem, tak. Jest. Strójkę. No pokaż tą kanapkę. Strójkę, tak. Trzy. Lepiej mieć zawsze na przykład. Ja jestem jakby, wiesz, no taki... Jeszcze stara szkoła. Nie, jestem oldschoolowy, no oldschoolowy, jakby, żeby się ludzie nie dziwili i tak dalej, ale jestem oldschoolowy, ja nie ufam jakby kartom. Karta zawsze może nie zadziałać. Jednak jakby trochę tej gotówki w kieszeni zawsze trzeba mieć, nie? Mówię, karta może nie zadziałać, różne rzeczy się zdarzą, możesz zgubić portfel, a jednak ta gotówka powoduje, że jesteś taki bezpieczniejszy. Ja nawet jak wyjeżdżam gdzieś za granicę, to zawsze muszę mieć tak samo jakieś euro przy sobie. Nie jadę na pustaka, tylko z kartami. No mówię, jakby jestem oldschoolowy trochę i lubię czuć się bezpiecznie.